A tak wygląda kamerka do tyłu. Także idę ją też gdzieś tam zamontować. Tutaj można użyć taśmy dwustronnej, czy przykręcić ją wkrętami. No i witajcie w kolejnym odcinku, w odcinku testowym. No i mamy kolejny wideorejestrator firmy chyba X-Godi. Tak się to mówi, nie wiem zresztą. W każdym razie jest to wideorejestrator montowany na lusterko. Nigdy takiego jeszcze nie miałem, nie widziałem, nie testowałem, także z chęcią to zrobię. Co do parametrów, to można powiedzieć, że jest to taka budżetowa kamerka, nie jakiś full wypas. Nagrywanie tylko w HD, ale oczywiście podstawowe rzeczy ta kamera posiada, jak właśnie monitorowanie na parkingu, G-sensor, to są w sumie takie dwie najważniejsze funkcje. I tutaj jeszcze też kamerka dodatkowa do tyłu, która może również służyć jako kamera cofania. No dobra, rozpakujemy sobie teraz to pudełko i zobaczymy, co mamy w środku. Tutaj mamy właśnie lusterko z kamerą. Tak mniej więcej to lusterko wygląda. Z tyłu mamy właśnie kamerę, która będzie nam nagrywała. A tutaj od góry mamy złącza, USB zasilanie. Tutaj chyba będzie jack, no nieważne, w każdym razie to jest na tą drugą kamerkę do tyłu. Karta pamięci i tutaj widzę, że GPS, czyli opcjonalnie, bo w komplecie podstawowym GPS-a nie ma, ale widać, że można go dokupić i sobie zamontować. Także tak wygląda ta kamera. Tutaj mamy główny kabel z zapalniczką do zasilania. Tutaj mamy gumki, którymi będziemy mocować nasze lusterko do obecnego lusterka. I tutaj mamy przewód z dodatkową kamerą do tyłu. Także chyba tutaj montaż będzie prosty. Wyciągniemy sobie z tych worków wszystko i powoli będziemy tutaj montować w aucie. Jeśli chodzi o montaż tego lusterka, to tutaj jak widzicie zamontowałem sobie te gumeczki. Przykładam lusterko i po prostu owijam gumkami lusterko, przymocowując je właśnie do swojego lusterka, które mam tutaj obecnie. Ale zanim to zrobimy, warto tutaj już sobie podpiąć przewody od dodatkowej tylnej kamery i od zasilania. No i też najlepiej włożyć już sobie kartę pamięci, żeby tutaj później się u góry z tym wszystkim nie cisnąć. No jak widać, sprzęt już jest zamontowany. Tak jak mówił, tak zrobił. Tutaj też ważna rzecz, żeby sobie wysunąć kamerkę, bo ona jest wysuwana, żeby po prostu lusterko, które jest pod nią, nie zasłaniało nam tutaj widoku. Także to podstawowa rzecz, żeby ją wysunąć. A tak wygląda kamerka do tyłu. Także idę ją też gdzieś tam zamontować. Tutaj można użyć taśmy dwustronnej, czy przykręcić ją wkrętami, czy jak chcecie, montaż dowolny. Mamy oczywiście w komplecie taką naklejeczkę z taśmą dwustronną i dwie śrubki. Także jak zamontujecie, tak będzie. Ja ją jakoś na razie tam do testów, myślę, że taśmą dwustronną przykleję, żeby coś po prostu zobaczyć, jak to nagrywa. I tutaj widzę, że też dostałem, tylko nie wiem, czy to jest w komplecie, ten przewód, który podłączamy, można powiedzieć, bezpośrednio do akumulatora. I nasza kamerka cały czas jest chyba w czuwaniu bodajże, z tego co się orientuję. I nie rozładuje nam to niby akumulatora. Tak mi się wydaje, bo było poza opakowaniem ten kabel dorzucony, ale myślę, że to chyba do tego służy. Kamerka z tyłu wisi, z tym, że nie wiem, czy będzie dobry widok, bo znów nie miałem jak jej zamontować. Także przyczepiłem ją na sztukę na razie, żeby coś, cokolwiek nagrała. No i co, włączamy zapłon i powinno nam tutaj co nieco wystartować. Tak, kamerka jak widać się uruchamia. Uruchomiła się i zaczęła nagrywanie. Dobra, wejdźmy w jakieś ustawienia. No tutaj widzę, że chyba też za dużo nie ma o czym gadać, bo to są podstawowe ustawienia, tak jak w każdej kamerze. Czyli rozdzielczość, nagrywanie w pętli, G-sensor, ten tryb parkingowy, wygaszacz ekranu i tak dalej, i tak dalej. Przełączmy się na... Aha, mamy włączoną tutaj
tylną kamerę. Chyba tutaj, o, możemy zamienić. Kurczę, no odbija się światło, także nie bardzo widać. Tutaj mamy przód. Kurczę, no naprawdę nie widać. Tutaj mamy tył, no trochę wali w chmury, także nie będzie za dużo widać. Muszę chyba jakoś ją spróbować przestawić. No ale widzicie, jest podział właśnie na dwie kamery. No jest tutaj sporo tych ustawień. Format karty, ustawienia zegara, bo tutaj też pojawia się nam zegar, data i tak dalej, język, nie wiem właśnie, czy będzie polski. Niestety nie mamy języka polskiego, no ale myślę, że po angielsku każdy sobie da radę. Także myślę, że chyba tutaj, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy, to tyle, bo co tutaj więcej pokazywać. Rozdzielczość, widzę, jest 2,5K, czyli większa niż Full HD. No to dobrze świadczy o tej kamerce. No i dobra, no co? No chyba już tutaj nie będę przedłużał i filozofował na temat ustawień. Tylko pojeździmy troszeczkę, ponagrywamy. No i zobaczymy, jak ta kamerka nam nagrywa w dzień, w nocy. No i wtedy sobie podsumujemy wszystko. Także ja trochę teraz pojeżdżę, ponagrywam i do zobaczenia za chwilę. No i jak widać, tutaj na sam początek mamy nagranie nocne. Wspomnę tutaj też o tylnej kamerze, że tradycyjnie nie mogłem jej prawidłowo ustawić. Jak nie za nisko, to za wysoko. Także ustawiłem ją tak w miarę, powiedzmy, optymalnie do testów. Myślę, że tyle wystarczy. Jeśli chodzi o jakość tylnej kamery, jak już przy niej jesteśmy, no to jak widzicie, niestety szału tutaj nie ma. A natomiast przednia nie wygląda najgorzej, jak na taką budżetową, można powiedzieć, kamerkę, bo ta kamera kosztuje tam nieco ponad 300 zł ogólnie. Także wydaje mi się, że jeśli chodzi o nagrania w ciemności, nawet fajnie nagrywa. Ale oczywiście tylna kamerka, no jak widzicie, tutaj też akurat szyba była mokra, także trochę się odbijało to światło, bo deszcz nieco kropił. No ale przednia, widzicie sami zresztą, radzi sobie całkiem w ciemności. No a jeśli chodzi o nagranie w dzień, no to jest dużo, dużo lepiej. Nawet tylna, jak widać, nieźle sobie radzi, z tym, że mówię, troszeczkę to ustawienie jest nie takie, jakbym sobie tego życzył. Ale jak widzicie, no przednia radzi sobie całkiem nieźle. Jakość tego nagrania jest, wydaje mi się, że bardzo dobra. Jest dosyć sporo szczegółów i jest wszystko w miarę ładnie czytelne i wyraźne. Bez problemu możemy sobie tutaj odczytać tablice rejestracyjne z przedniej, jak i nawet z tylnej odczytamy, tylko mówię, no, po raz kolejny to ustawienie kiepskie. Ale myślę, że ogólnie, jak to się mówi, za te pieniądze to kamerka daje radę. No i co tutaj więcej mówić? Myślę, że wszystko widać na załączonym obrazku. Jeśli komuś taka kamerka się spodobała, to oczywiście link będziecie mieli w opisie filmu i każdy będzie mógł sobie taką kamerkę sprawić. No i chyba tym optymistycznym akcentem też będziemy się już żegnać. No i jak zawsze wielkie dzięki za obejrzenie. Jak zawsze też zapraszam Was na mój kanał, gdzie macie dużo więcej podobnych filmów, jak i również całkiem innych. Jeśli Wam się podobają, oczywiście zostawcie subika. No i też zapraszam Was na grupę na Facebook, audia607club.pl, na mój Instagram. A my widzimy się już w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!